Witam Państwa bardzo serdecznie i witam naszego gościa w studio, poseł Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę pana, proszę państwa, dziś w ramach konsultacji rządowych, które trwają do końca sierpnia, proszę państwa, będziemy rozmawiali o Polskim Ładzie, nowym programie gospodarczym Zjednoczonej Prawicy. A tak naprawdę chcę rozmawiać, i to będzie trudna rozmowa, panie pośle. Pan jest bardzo odważny, że zechciał tutaj podjąć to wyzwanie. Chcę rozmawiać o kontrowersjach wokół Polskiego Ładu, ponieważ wiele środowisk podnosi poważne problemy związane z tym programem. No, zacznijmy od takiego podstawowego. Między innymi Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, a także Centrum Adama Smysa obliczyło, że te nowe zmiany dotkną w największym stopniu małych polskich przedsiębiorstw, 70% tych przedsiębiorstw, i one ponoszą wszelkie koszty Polskiego Ładu i zapłacą powyżej 30% więcej podatku, czyli 30% minimum do 40% wyniesie podwyżka podatków. Dlaczego te... Myślę, że to są nieprawdziwe dane. Znaczy, po pierwsze zacznę od tego, że kontrowersje, o których pan mówi wokół Polskiego Ładu, dotyczą tak naprawdę dwóch kwestii. Składki zdrowotnej oraz dochodów samorządów. Jeszcze trzecia jest sprawa, jeżeli wolno mi wejść w słowo, czyli likwidacja podatku liniowego dla pitowców, płacących PIT. Więc po kolei. Samorządy nie stracą. W ciągu ostatnich kilku lat dochody samorządów wzrosły o 50%. Natomiast dobrze jest, i to jest bardzo dobra wiadomość, że w kieszeniach Polaków zostanie wiele miliardów złotych, bo 30 tysięcy kwoty wolnej od podatku, podwyższenie progu podatkowego do 120 tysięcy złotych o 40%, czyli ponad połowa osób przestanie, za połowę osób więcej czy mniej będzie płaciło ten drugi najwyższy podatek PIT. Dobrze się stanie, że 18 milionów ludzi albo zyska, albo nic nie straci. Przede wszystkim zysk, 18 milionów, przepraszam, zyska, 6 milionów nic nie straci na zmianach podatkowych, czyli znakomita większość z nas skorzysta. Samorządy, biorąc pod uwagę wysokość wzrostu gospodarczego, także będą miały utrzymany ten próg dochodów, mogą być jakieś niewielkie wahnięcia, ale zostanie to skompensowane, jeśli chodzi o olbrzymie nakłady na inwestycje. Tylko w tym miesiącu kończy się nabór w BGK, w programie Polski Ład, na 20 miliardów, kolejny nabór na 20 miliardów we wrześniu, kolejny na przełomie grudnia i stycznia. Wczoraj byłem na przykład w gminie Suchy Las i dzięki tym pieniądzom jest szansa na przykład na zrealizowanie dużej ilości inwestycji lokalnych, dróg, kanalizacji. Zgadza się, panie pośle, ale wróćmy do polskich przedsiębiorstw, o które pana pytałem. Wróćmy do tej kwestii, czyli przede wszystkim tego szacunku Centrum Adama Smitha. Biorąc pod uwagę ulgę dla klasy średniej i ulgę Morawieckiego, czyli zachęcenie przedsiębiorców do przechodzenia na ryczałt, nie skorzystają żadni przedsiębiorcy, którzy zarabiają do 10 tysięcy złotych, to jest ci, którzy przejdą na ryczałt, a generalnie nie stracą ludzie, którzy zarabiają do kilkunastu tysięcy brutto na miesiąc, a nawet do 20 tysięcy, między 13 a 20 tysięcy brutto, ewentualnie te zwiększenie tych podatków będzie tylko nieco wyższe. Mówi pan tu o jakichś ulgach już nazwanych, o których no, mało kto słyszał. Dobrze, że pan to wyjaśnia. Ja panu bardzo za to dziękuję. Natomiast no, proszę o konkrety, ponieważ składka 9%, nazwana składką, a jest faktycznie podatkiem, składką na ubezpieczenie zdrowotne, ona jest tak naprawdę podatkiem przychodowym, nieodliczalnym od podstawy. Ona jest podatkiem przychodowym. I z tego prostego matematycznego rachunku wynika, że rzeczywiście to może być powiększenie skali opodatkowania o 30 do 40%. A proszę mi wyjaśnić, na czym polegają te ulgi, że tak nie będzie.
Trwają konsultacje, natomiast to, co już jest gwarancją rządową i to, co zostało podane do wiadomości publicznej, że na pewno do 13 tysięcy brutto nie będziemy płacić wyższych podatków. Niektórzy eksperci to podważają. I to jest ulga dla klasy średniej. Oprócz tego jednak jest także przewidziane rozwiązanie, które zostanie, nie mamy projektu ustawy, no więc nie możemy rozmawiać o szczegółach, ale jest to już, powiedzmy, deklaracja rządu dla małych, średnich przedsiębiorców, którzy zarabiają do 10-kilkunastu tysięcy złotych. Możemy tak roboczo nazwać to ulgą Morawieckiego i przejdą na ryczałt. Właśnie o co chodzi tutaj? I przejdą na ryczałt i oni także na tych zmianach podatkowych nie stracą. Natomiast po co jest ta zmiana? Ta zmiana jest po to, żeby skorygować sytuację, w której przedsiębiorca zarabiający 100 tysięcy złotych miesięcznie płaci składkę zdrowotną taką, jak osoba, która zarabia 5 tysięcy złotych na miesiąc. Bo przecież to jest oczywisty sposób niesprawiedliwe. No, dlatego ta korekta, aby co do zasady pracownicy i pracodawcy, pracownicy i pracodawcy, tak i przedsiębiorcy, płacili składkę zdrowotną na podobnych zasadach. Natomiast te mechanizmy korygujące, składka dla ulga dla klasy średniej i ulga dla małych, średnich przedsiębiorców, spowodują, że realnie mali przedsiębiorcy na pewno nie poniosą dodatkowych kosztów. No, może poza tą grupą, która zarabia już rewelacyjnie, no tam nie wiem, 20-30 tysięcy i więcej. Wie pan, jednak emocje rosną wokół Polskiego Ładu. Pan uspokaja, to jest ważne i merytoryczne, co pan mówi. Ja się zgadzam. I nawet powiem, że rozumiem i te wydatki socjalne rządu, ich potrzebę prodemograficzną. I ja rozumiem nawet tą potrzebę krzewienia sprawiedliwości społecznej Jarosława Kaczyńskiego. I to jest wszystko do ogarnięcia. Tylko paradoks, który chcę panu wytknąć, polega na tym, że dlaczego polskie firmy jedynie mają ponosić koszty Polskiego Ładu i te koszty, na które zostanie przeznaczone, te cele, na które zostaną przeznaczone pieniądze z podatków tak uzyskanych, a nie płacą za to korporacje. Przecież wielkie korporacje w żaden sposób solidarnie, tak jak powinno być, nie poniosą kosztów tych wszystkich rządowych wydatków, a poniosą te koszty polskie przedsiębiorstwa. Czy to jest fair? Ale to już po pierwsze powiedziałem, że mikro i małe przedsiębiorstwa mają nie ponieść tych kosztów. No po to są te ulgi dla klasy średniej. Ale proszę mi wybaczyć, ale dla ktoś musi ponieść, natomiast bo nie ma, wie pan, darmowych obiadów. No skądś rząd musi wziąć te pieniądze. Nie mydlimy oczu ludziom, no bo skądś te pieniądze trzeba wziąć. Można się zastanawiać, czy to jest sprawiedliwe, czy to jest dobre, czy nie, ale pieniądze zostaną ściągnięte z rynku. W tym roku wzrost gospodarczy wynosi według Międzynarodowego Funduszu Walutowego 4,6%. W kolejnym roku 5,2%. Wzrost gospodarczy na pewno jest jednym z elementów, który ma pomóc sfinansować te olbrzymie obniżki, ponieważ Polski Ład to są olbrzymie obniżki. 91% emerytów skorzysta na tych zmianach, które nastąpią, czyli prawie każdy emeryt, wiele milionów emerytów, 6 milionów emerytów bodajże w ogóle nie będzie płacić PIT-u. Każdy, kto uzyskuje emeryturę do 2,5 tysiąca złotych, nie zapłaci ani złotówki, w ogóle PIT-u nie będzie płacić, a osoby, które dostają wyższe emerytury, tylko od kwoty powyżej 2,5 tysiąca złotych. Ale my mówimy o podwyżkach rzędu 100 złotych. Tylko ja zwracam panu uwagę, że jakby sposób przedstawiania tej sprawy moim zdaniem nie jest fair, ponieważ ogromny projekt obniżek podatkowych dla zdecydowanej większości Polaków pan przedstawia jako podwyżkę podatków, czy tak wybrzmiewa z tej dyskusji, która może dotyczyć kilku procent. I tu pan ma rację, ale ja powiedziałem na wstępie, że dotyczy moja kontrowersje mogą dotyczyć tylko kilku procent, którzy mogą się obawiać tego. Polskich firm. Moja teza jest taka, że ci, co zyskają, zyskają niewiele.
i prawdopodobnie zje to inflacja, bo my mówimy tutaj na przykład no tak, o emerytach, ale proszę, skali, no proszę skali... zobaczyć, czyli generalnie mówi pan, w gruncie rzeczy wybrzmiewa to, że 90% z nas ma nie zyskać niewiele, po to, żeby kilka procent najbogatszych osób nic nie straciło. A ja pana przekonuję, że te 90% powinno na tym skorzystać, a i przedsiębiorcy nie stracą. Po pierwsze dlatego, że mali nie zapłacą ze względu na te ulgi, a te większe, a ci, którzy będą musieli nieco więcej podatków zapłacić, per saldo skorzystają, biorąc pod uwagę wzrost gospodarczy. Kto skorzysta na wzroście gospodarczym? Ci, którzy mają firmy. Więc tak naprawdę... Te zastrzeżenia, które pan zgłasza, oznaczają, że pan mówi, najbogatsi powinni dwukrotnie skorzystać. Po pierwsze, płacąc na przykład niesprawiedliwie niską składkę zdrowotną, a po drugie jeszcze na wzroście gospodarczym. A ja mówię, raczej wszyscy powinni skorzystać. I mniej zamożni, których jest znakomita większość, i ci najbogatsi, bo ci najbogatsi zyskają. Ja panu powiem, ja wczoraj byłem w Suchym Lesie, spotkałem się także z przedsiębiorcami. Były dwa problemy zgłoszone. Jeden taki bardziej konkretny, drugi dotyczący na przykład funkcjonowania urzędów skarbowych. Natomiast nikt nie zadawał pytania dotyczącego składki zdrowotnej. Z kim pan się spotyka, tygodnie, panie pośle, dwa tygodnie temu. Serwisy społecznościowe, różne spotkania grzmią, że tak powiem, buntem przeciwko niektórym rozwiązaniom polskiego ładu, buntem polskich małych przedsiębiorców. Bo ale, ja chcę ale, skoro, panu ale przecież skorygowałem na samym początku, pan powiedział, ale to jest zdecydowanie trzeba powiedzieć, że jest tutaj olbrzymia demagogia, olbrzymia propaganda, ponieważ mali przedsiębiorcy, o czym przed chwilą powiedziałem, skorzystają i z ulgi dla klasy średniej, alternatywnie z ulgi Morawieckiego. Wie pan, co nas różni? Bo to jest prosta sprawa. Prosta, bo to wyjaśniłem. Natomiast tak naprawdę... Nie wyjaśnił pan, bo powiedział pan tak. Kto krytykuje, panie redaktorze, kto krytykuje? Krytykują zwolennicy Platformy Obywatelskiej, którzy nie chcą sukcesu kraju w kolejnych latach, no bo chcieliby wygrać wybory. Więc im gorzej dla kraju, tym lepiej w ich ocenie dla nich. Ale ja nie krytykuję wąska grupa osób, które zarabiają zdecydowanie najwięcej. Natomiast moim zdaniem także przedsiębiorcy średni, polscy przedsiębiorcy, w perspektywie kilku lat na polskim ładzie zyskają. Dobrze, panie pośle, wszystko jest w porządku. Co nas różni? Ja też, bo powiedziałem dużo dobrych słów, ciepłych o polskim ładzie. Co nas różni w ocenie tego wielkiego... Może pan niedokładnie słyszał, bo próbuje mnie pan zagadywać. Natomiast co nas różni? Bo pan, ja mówię o tym, że jest konkretny zapis, który zostanie wdrożony, jeśli te konsultacje przejdą bez echa. No więc właśnie. I tylko, że te korekty dotyczące tego 9-procentowego przychodowego podatku dla dużej grupy, setetysięcznej polskich małych przedsiębiorców, proszę mi pozwolić dokończyć. W końcu ja tu pytam. Więc, że ten 9-procentowy podatek przychodowy będzie tym nożem, który im może poderżnąć gardło, a pan mówi, że są pewne mechanizmy korygujące. I ja się z tego bardzo cieszę. I co nas różni? Ja tylko nie znam i cieszę się, że te konsultacje tutaj mają miejsce i chyba nikt nie zna w Polsce poza małą grupą i mówmy o tym zatem, tych mechanizmów korygujących, bo jakie to są mechanizmy korygujące? Rząd dotąd nie przedstawił tego, co pan tutaj nazywa ulgą Morawieckiego, prawda? Czy obie rzeczy zostały już przedstawione. Pierwsza rzecz, choć nie szczegółowy techniczny zapis, ale idea, że do 13 tysięcy złotych, niemal 13 tysięcy brutto, nie zapłacimy wyższego podatku na pewno. I w przypadku przedsiębiorców, którzy przejdą na ryczałt i będą zarabiać do 10 tysięcy złotych, też nie zapłacą. No. Nie ma szczegółowego mechanizmu. Panie redaktorze, wyrażam w imieniu przedsiębiorców. Ale proszę zwrócić uwagę, że to byłoby absurdalne,
przedstawianie mechanizmu, skoro trwają konsultacje społeczne. No, ale co do tego mechanizmu też muszą trwać konsultacje. Skoro trwają konsultacje społeczne, to siłą rzeczy nie możemy przedstawić ostatecznego projektu ustawy. Musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję. No to była gorąca dyskusja, ale takie właśnie gorące dyskusje. Zdecydowana większość Polaków zyska na Polskim Ładzie. 90% osób zapłaci niższe podatki, a w każdym razie nie straci na zmianach zaproponowanych. Nawet średni, więksi przedsiębiorcy zyskają, biorąc pod uwagę wzrost gospodarczy i ilość inwestycji w kraju. Musimy takie dyskusje odbywać. Moim gościem był poseł Bartłomiej Wróblewski.